Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z Asią. Hej. Asia na pewno kojarzycie z poprzednich odcinków. No ja mam nadzieję. Mam nadzieję, że widzieliście ten film. Asia jest dietetykiem i dzisiaj zapraszamy Was na film o insulinooporności. Insulinooporność to jest schorzenie, nie? Tak mogę powiedzieć, że tak, to jest schorzenie, z którym boryka się bardzo duża część ludzi, zwłaszcza z nadwagą albo ludzi otyłych. I też mi to schorzenie przewija się w wiadomościach albo w komentarzach od Was. Ja mam tak samo. Też bardzo często pytają. Odzywają się ludzie z tym. Tak, dokładnie na ten temat. Ale zauważyłaś, że też jest tak, że ludzie raczej nie zaczynają od tego, że cześć, mam insulinooporność, jak ją wyleczyć dietą na przykład, tylko cześć, mam nadwagę, otyłość i nie mogę schudnąć, bo mam insulinooporność. Tak, to jest bardzo często. To jest taka, wydaje mi się, że choroba naszych czasów, też ze względu na to, że na dobrą sprawę została całkiem niedawno odkryta. Wiecie, to nie jest, nie wiem, zawał serca albo grypa, że ma tam tysiące lat, tylko gdzieś tam jest to w miarę młoda choroba, znaczy pod względem diagnostyki oczywiście. No dobra. I niestety stała się pewną wymówką dla ludzi, którzy chcą się odchudzać. I dzisiaj zaprosiłam Asię, żebyśmy właśnie sobie o tym porozmawiali. Asia, powiedz nam na początek, co to jest w ogóle insulinooporność? No więc insulinooporność to jest zmniejszona wrażliwość naszych tkanek po prostu na insulinę. Pomimo tego, że tej insuliny mamy jakby no, na normalnym poziomie, albo czasem nawet takie osoby produkują jej więcej niż takie zwykłe osoby, to mimo to ta insulina no, nie daje rady tej glukozy nam przetransportować tak, jak powinna. Wrażliwość tkanek na insulinę. Czyli one są, no tak jak sama nazwa mówi, oporne na tą insulinę. Troszkę jej, nie, można powiedzieć, nie lubią. Ja kiedyś spotkałam się w internecie z takim sformułowaniem, i to też fajnie obrazuje insulinooporność, że wyobraźmy sobie, że tkanki to jest to miasto, do którego przybiegał chłopiec i krzyczał wilk, wilk, wilk. I na końcu tej historii jest tak, że nikt go już nie słuchał potem. Znaczy potem tam wilk przychodzi, ale tutaj urwijmy tą bajkę, że to jest tak, że tak długo atakowaliśmy te tkanki insuliną, że one już stwierdziły, że ja już nie są głuche. Ja już nie słucham cię. Nie, one już nie ogarniają. Czyli możemy powiedzieć, i to jest jednocześnie takie moje pytanie i stwierdzenie, ale chcę, żeby Asia to potwierdziła, czy możemy powiedzieć, że insulinooporność jest konsekwencją złego stylu życia? No tak, zdecydowanie możemy tak powiedzieć, bo to, w jakim nie tylko pędzie żyjemy, ale to, co łapiemy pod rękę, jak dużo cukru w siebie wrzucamy, no nieświadomie często i jeszcze no, sporo innych czynników, o których pewnie zaraz wspomnimy, no to wpływa na to, że to się dzieje, nie? I to już teraz trzeba nazywać właśnie chorobą, a nie jakimś kaprysem. Jeżeli się zastanawiacie, co głaszcze Asia, to tutaj jest tak, pies. Tak, właśnie tutaj jest pies, który był, ale się położył, bo na początku był, tylko już mu chyba wygodnie się no, już Boże, nie chce się pokazywać w kadrze. No dobra, czyli wiemy, że insulinooporność może być, a w większości przypadków jest efektem złej diety i złego prowadzenia się. A jak ona się objawia? Załóżmy się, że weźmy sobie taką Grażynkę. I jakie będzie miała objawy i symptomy Grażynka, zanim się dowie, że ma insulinooporność? No to przede wszystkim jest to ta zwiększona masa ciała. Takie osoby często w badaniach tak jest, że BMI jest powyżej 30. Nawet już. To, że te osoby mają zwiększoną masę ciała, no to mają też zwiększony apetyt, no a wynika to tylko i wyłącznie z tego, jak jest ta glukoza metabolizowana, no bo u zdrowej osoby, jak zjemy posiłek, no to do 2 godzin po posiłku glukoza wzrasta, równie z nią wzrasta jakby poziom insuliny i ta insulina ma za zadanie rozprowadzić nam tą glukozę do tkanek, do mięśni, między innymi, żeby potem był z tego magazyn. Przez następne 2 godziny my czerpiemy jakby z tego magazynu składniki odżywcze. No i czerpiemy z tego magazynu składniki odżywcze, więc mamy przez 2 następne godziny energię. No a osób z insulinoopornością wygląda to w ten sposób, że ta glukoza cały czas krąży we krwi. Insulina jej jakby no, już nie wyłapuje, albo wyłapuje w bardzo małej części i nie jest odpowiednio transportowana do tkanek, więc nam się wydaje, że nie jesteśmy najedzeni, bo to się nam nigdzie jakby nie odkłada, mówiąc tak potocznie, no ale po prostu 2 godziny i my dalej jesteśmy znowu głodni, a w ogóle to są takie osoby, dosyć często są takie przypadki, że to wygląda tak, że zjadamy posiłek, idziemy się na chwilę położyć i powinniśmy być pełni energii, jak to po posiłku i to jest normalne, że zjemy posiłek, jesteśmy pełni energii, a nie to, że zjemy posiłek, kładziemy się i chce nam się spać i jest 10 minut i na przykład już
już śpimy. O tym trzeba powiedzieć, że po posiłku po prostu mamy mieć energię i to jest normalne, a nie, że posiłek nas dodatkowo osłabia. Bardzo często też niestety idzie to w parze, nie tylko jakby pewnie z tym, co mówisz a propos cukrów po posiłku, tylko z tym, że my przesadzamy z tymi posiłkami. Że one są też takie duże, że to, jakby te dwie rzeczy wydaje mi się, no, ale że się łączą. To się wiąże z tym, że właśnie przez to nie, jakby nie czujemy takiej sytości, nie? Nam się wydaje, że my jesteśmy głodni. Jeśli czujemy, to już dlatego, że jest, nie wiem, przepełniony żołądek i już się czujemy wypchani tacy po korek, jest nam po prostu ciężko, bo wiemy, świadomość wie, że dużo zjedliśmy. Tak, tak, tak. Ale tak. Mija godzina, dwie i nam się wydaje, że dalej jesteśmy głodni, bo cukier spada do takiej... znowu wartości, że... Że taki sygnał daje. Taki daje sygnał, że okej, ja to rozumiem. Ja to rozumiem, ale jednocześnie chcę Wam powiedzieć, że zauważcie, że to, co mówi Asia, jakby ta przemiana cukrów, takie naukowe rzeczy ciężkie do pojęcia, to jest jedno, ale też teraz weźmy to taki prosty, grażynkowy rozum. Czy kiedykolwiek spotka... Znaczy, oczywiście zakładam margines błędu, jakiś 1%, ale czy ci ludzie z insulinoopornością, którzy do Ciebie piszą, do Ciebie się zwracają, spotykasz wśród znajomych, gdziekolwiek, czy to są takie fit larwy, które jedzą sałatki, mają skoki cukru po takim super stylu życia? No nie, no oczywiście, że nie. To są raczej osoby, które po prostu... No... Też ciężko stwierdzić, czy już mają taki styl życia, bo on został wypracowany i ciężko wyjść z takiego jakby błędnego koła, czy już się do tego przyzwyczaiły, czy ciężko im wyjść, bo nie mają motywacji, ale to są osoby, które no, już są otyłe w związku z tym, no gdzieś tam te problemy zdrowotne też to nie zawsze jest tylko insulinoopornością, bo na przykład takim objawem w wynikach badań, że może to być insulinooporność, jest podwyższone jakby stężenie cholesterolu i triglicerydów. I jak na przykład przychodzi taki pan, nazwijmy go Mirek, i on ma podwyższony cholesterol i triglicerydy, ma lat tam 50 czy ileś, to pierwsze, co lekarz myśli, to myśli, że to już jest nadciśnienie, tak? Czy jakieś choroba wieńcowa, czy coś z sercem, po prostu jakieś tego typu problemy. No i wtedy pan Mirek ogranicza tłuszcze w diecie, a dalej je tyle samo węgli. O diecie też powiemy, ale to chodzi o to, że to jest dla niego kompletnie zła dieta, tak? I pan Mirek, mimo tego, że robi coś dobrze, to on, znaczy wydaje mu się, że robi dobrze, a on tyje, tak? Bo węgli je jeszcze więcej, ograniczył tłuszcze. A to nie o to chodzi, bo... Rozumiem. Kurde, ciężka sprawa, nie? Ciężka sprawa, no ale dobra, wróćmy do Grażynki, która stanowiła nam tutaj przykład. Tak jest. Raczej nadwaga, zahaczająca o otyłość, wahania cukru poposiłkowe. Myślę, że nie trzeba być specjalistą, żeby wiedzieć, kiedy cukier w naszym organizmie spada, a kiedy rośnie. Ja czuję takie rzeczy, czuję, ja kiedy mam wahanie. Oczywiście. Wystarczy siebie po prostu poobserwować. Co jeszcze można do takich symptomów, takich wiesz, że nie mam, znaczy nie wiem, że ją mam, a co mnie może zaniepokoić? No zmęczenie, ale to się właśnie wiąże z tymi wahaniami cukru, o których mówiłyśmy, tak? No bo jak mamy hipoglikemię, a dopiero co jedliśmy, nie chcemy na przykład jeść, bo wiemy, że jedliśmy i po prostu chodzimy tacy śnięci, zaspani, tu drzemka, tu coś, żeby może to przeczekać, ale tak się nie da na dłuższą metę funkcjonować, nie? Okay, z takim zmęczeniem. Rozumiem. Co jeszcze byśmy mogły tutaj dopisać do takich objawów niepokojących? A nie tracenie masy ciała mimo stosowania diety. A, no tak. Bo w przypadku pana Mirka to było dość kluczowe, nie? Znaczy tego Mirka, co wymieniłaś, że obciął niby tłuszcze, myśli, że robi wszystko dobrze, a nie traci na wadze. Dietę zrównoważoną, a mimo to wszystko stoi. Nie? Tak, chodzi o to, że jakby da się chudnąć na insulinooporności i wbrew pozorom to nie jest takie trudne, jak to wszyscy demonizują, tylko co innego jest da się chudnąć, pewnie o tym jeszcze sobie więcej powiemy, a co innego jest... Ja myślę, że robię wszystko, żeby schudnąć. Dokładnie. Bo to wszystko siedzi w głowie, nie? Tak, 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 tak. Bo przyjęcie jakiejś tendencji tego na przykład, że obecne tłuszcze w diecie nie odchudzi cię tak, bo obciąć tłuszcze w diecie, no nie, to nie. Musi mieć jakąś konsekwencję. Tak, tak, dokładnie. No dobra. To o tym powiedziałyśmy. Teraz idźmy w takim razie dalej. Załóżmy, Grażynka już wie, że ma insulinooporność. Poszła do lekarza. Najpierw do lekarza pierwszego kontaktu, potem ją do diabetologa może wysłał, jak miał jeszcze dużo punktów w koszyku NFZ-owskim. I diabetolog stwierdza insulinooporność. Po jakich badaniach? Po krzywej cukrowej to można stwierdzić? No tak, krzywa glukozowa i krzywa insulinowa. Okej. Okay. Tak, także stwierdził, przepisał metforminę na regulację cukru.
Grażynka tak lekką ręką, 1,65 m, 100 kg wagi. I wie, że musi schudnąć, ma przepisaną metforminę. I jak powinna wyglądać jej dieta w takim razie? No to przede wszystkim to jest dieta o niskim indeksie glikemicznym, przy czym tutaj jakby ucinamy, mogę chyba tak powiedzieć, liczbę węglowodanów, no bo w diecie takiego gdzieś tam typowego Polaka albo typowej Asi, typowej mnie, to te węgle stanowią około 55% dziennego zapotrzebowania. W tym momencie ja czytam takie publikacje, takie są wytyczne, że to wygląda mniej więcej tak, no bo też każdy organizm jest inny i tutaj jest rola dietetyka bardzo ważna, że to jest 30% białek, 30% tłuszczy, 40% energii z węglowodanów i to tych o niskim indeksie glikemicznym. Mm-hmm. To jest jakby podstawa. 30-30-40. Okej, okay, mm-hmm. Dobra, tak. Zapamiętałam. Tak to wygląda. No więc ten rozkład 30-30-40 to jest taki najbardziej odpowiedni i warto taką dietę skomponować sobie, myślę, u dietetyka, bo jeśli osoba jest zrzucona na głęboką wodę i na przykład nie ma pojęcia, co to jest indeks glikemiczny, no a przecież nie musi tego wiedzieć, tak? Mm-hmm. To warto tutaj sięgnąć po poradę fachowca. Są tabele w internecie, tak? Są, gdyby ktoś się uparł, ale to potem właśnie wychodzą takie kwiatki, że ktoś coś robi na własną rękę, przychodzi do dietetyka i potem ta gospodarka jest jeszcze bardziej rozregulowana, tak, potem, Asia, pomóż, niż byśmy tego chcieli, dokładniej. Potem. Ja tutaj właśnie pozwolę się sobie mm-hmm. Tobie wtrącić, bo zauważyłam też coś takiego, taką tendencję wśród insulinoopornych, że na własną rękę chcąc sobie pomóc, googlują informacje, mhm. tabelki, nie tabelki i nagle jako taka Grażynka już z diagnozą, chcąc pójść na dietę, dowiadujemy się, że w sumie to ja nic nie mogę. Że znajomi idą na pizzę, o Jezu, ja pizzy nie mogę, bo to o Jezu i pszenica, to mhm. cukry, a przecież tutaj są warzywa, jeszcze poza kadrem, co mówiłaś, jakieś warzywa. A to goitrogeny, ale to jakby są substancje przy niedoczynności tarczycy. I jeszcze nie daj Boże, Grażyna ma niedoczynność, to brokułów nie zjem, no, tego nie zjem. W ogóle nic nie zjem. Sera nie zjem, bo laktozy muszę unikać, bo mnie wysypuje i nagle się okazuje, że do wszystkiego możecie coś dopisać i na dobrą sprawę Wam najbardziej korzystna dieta, jaka wychodzi, to pomidory, jabłka nie, no bo pestycydy. Tak jest i nic nie jest. I woda. I 10 godzin przerwy między. Tak, dokładnie. Tak jest, a potem wychodzą takie kwiatki. Dlatego to jest ważne, żeby się zasięgnąć takiej fachowej wiedzy, mimo wszystko, no jak już wiemy, no bo nie oszukujmy się, ale jakby ten cały proces taki, powiedzmy już, pomagania w insulinooporności, to są trzy składowe. To są leki, które jeśli dobrze dobierze lekarz, to one już działają. Odpowiednia dieta to jest drugi jakby tutaj szczebel tego wszystkiego. No i wprowadzenie aktywności fizycznej. To są trzy rzeczy, które jeżeli wszystko będzie, traficie w ręce dobrych specjalistów, no to będzie, to ruszy, to będziemy chudnąć. Tak, tak. Nie ma w ogóle bata, żeby to wszystko stało, nie? No. Nie ma takiej siły. Ujemny bilans kaloryczny. No ruch. Tak, deficyt. Tak, pogłębianie deficytu ale ruchem. Ale taki zdrowy deficyt, nie? No na mnie minus 1000. Tak jest. No dobra, to chyba wszystko wiemy. Ja na koniec tylko chciałam ze swojej strony dodać, że to naprawdę nie boli iść do dietetyka i nie trzeba przecież u niego kupować pakietu na 3 lata za 800 zł. Nie, wystarczy iść na konsultację, tak? Po prostu posłuchać, co ma do powiedzenia ta osoba. Albo wykupić jedną dietę. To ja bym tutaj taki sposób też polecała. Dokładnie. No bo spójrzcie, pogadam z dietetykiem na konsultacji, mhm. wykupię jedną dietę i na przykład, daj Boże, następną konsultację w celu omówienia mhm. szczegółów jadłospisu. I mogę, ja na przykład bym była na coś takiego chętna, Bogu dzięki, tylko nie mam takiego problemu, ale na bazie tego jadłospisu nauczyć się tego, co ja mam jeść. Tak jest, no bo to ogólnie to też nie chodzi o to, żeby tam spędzić tego dietetyka potem pół życia, tylko tak. To ma być taka zajawka. Dostajesz pierwszy jadłospis, który jest skrojony na, powinien być przynajmniej, nie gotowiec jakiś, tylko skrojony na miarę pod ciebie. Do tego często dostajesz omówioną listę jakąś tam produktów, co możesz, czego nie możesz i z tego możesz już sobie sam działać, sam komponować, nie? Więc to jest takie fajne, tylko po prostu trzeba chcieć iść, a nie kombinować i próbować i mówić, że się nie da, bo insulinooporność to nie jest przyczyna, to jest jakby skutek już jakby tego stylu życia, który prowadziliśmy przez dłuższy czas. Rozmawiałyśmy tak nawet z Asią poza kadrem, że
istnieje coś takiego jak wrodzona insulinooporność, ale procentowo to wypada naprawdę... No to jest mniej, no nie oszukujmy się, to jest taki... Tak, jeden kawałeczek pizzy na całą jedną wielką pizzę ludzi, którzy nabyli insulinooporność, także niech to da nam wszystkim do myślenia. Trzymamy za Was kciuki. Tak jest, dokładnie, trzymamy. Bo... Powodzenia, wytrwałości przede wszystkim. Tak, wierzymy w to, że się da. Ja, słuchajcie, jak byłam otyła, zmagałam się ze stanem przedcukrzycowym, co mogę porównać do podobnych jakby problemów z insuliną i z glukozą. Indeks już potem wchodzi, nie? Tak, ale da się, no wszystko się da, naprawdę. Oczywiście. Zaczynamy tylko małymi krokami od ujemnego bilansu, od aktywności fizycznej, o której Asia wspomniała. I też pamiętajcie, że to nie musi być aktywność jakaś konkretna, to ma być aktywność, do której będziemy chętnie wracali. Także... Oczywiście, że tak, bo to, że jakaś pani X schudła na jeździe rowerem, to nie znaczy, że mi to odpowiada. To nie ma być aktywność, której wy nie lubicie, bo to w nas tylko jakby... Demotywuje, nie? Oczywiście podnosi stres i są gorsze wyniki wtedy, więc... Wiecie, jaka jest anomalia właśnie takich przypadków, o których my rozmawiamy. Na przykład mam insulinooporność, dowiaduję się, że nie mogę węglowodanów. Ja jeszcze słyszałam tą teorię, że nie wolno jeść owoców, bo od samego bo fruktoza. Tam... Tak, ale to tak jakby nie działa, bo nie zapominajmy, owoce są zdrowe, bo mają witaminy, mają błonnik, który nam pomaga wyregulować te cukry i pomaga nam w trawieniu, więc ogólnie jeśli chodzi o owoce, o te z niskim indeksem glikemicznym, jak już później porozmawiamy z kimś, czy dowiemy się co i jak, no to wiadomo, nie dojrzałe banany, tylko jabłko, pomarańcza, ale jest dużo więcej korzyści niż negatywnego wpływu, więc to nie tak, że insulinooporność to wszystkie owoce nagle idą w odstawkę. Tak, tak nie może być. Tak. No ale właśnie jest taka pewna anomalia, że ludzie naczytają się tych teorii. No właśnie. O wyrzutach cukru właśnie przy insulinooporności. Ja rozumiem, że w laboratorium czy na kartce to wszystko jest realne, tylko my też jesteśmy ludźmi na dobrą sprawę, oczywiście. Wiecie o co chodzi. A też trzeba pamiętać o tym, że internet to są często bardzo sprzeczne informacje, nie? No niestety. No bo na przykład ja wiem, jakby to też jak się trochę człowiek naszuka, to wie powiedzmy jak szukać, tak? Ja nie wchodzę na tam Onet kobieta czy coś tam, no żadne logowanie ani nic, no ale tak to wygląda, tylko wchodzę na PubMed, czytam badania i ja wiem, że jak ten owoc jest z jogurtem i z jakimiś tłuszczami, z orzechami na przykład, to ten wyrzut nie będzie cukru jakiś ogromny, będzie normalnym takim pożądanym wyrzutem cukru, no, nie? To powinniście to obejrzeć, musicie ten film obejrzeć. W każdym razie wracając, już kończąc to, co chciałam powiedzieć, że taka Grażynka się naczyta, dowie się, że ona nie może tego, tamtego. I anomalia polega na tym, że przez tydzień Grażyna będzie się trzymać tego jak głupia, a za tydzień i tak się rzuci na cukry proste, oczywiście, że na tłuszcze trans i wtedy już nagle zapomina o tym, że ona nie może jabłek, ale no już ciasteczka i żeleczki to ja już to mogę, już bo ja już nie wytrzymałam. Już nie wytrzymałam, tak. Ale jak no mnie to wkurza! No mnie też, ale to jest jakby błędne koło, nie? Bo to wynika z tego, że przez tydzień się trzymamy, bo mamy motywację, bo się naczytaliśmy. I nagle ta motywacja, jak organizm już jest przegłodzony i sam się tego domaga, to nie ma motywacji, to chcemy dostarczyć coś organizmowi, bo to nie jest normalne, że ja śpię, że ja gdzieś zemdleję, że po prostu dzieją się cuda na kiju. No. No nie, tak się nie da żyć. Dobra, kończymy na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Dzięki bardzo. Dziękuję Asi, że do nas przyszła i mam nadzieję, że ten film rozwieje Wasze wątpliwości. U mnie rozwiał bardzo dużo. Zapraszam Was na Instagrama Asi, który będzie podlinkowany oczywiście pod tym filmem. Zapraszam Was też na swojego Instagrama i Facebooka i widzimy się w następnym materiale. Pa, pa.